ściskający serce widok na grobie Barbary Borys-Damięckiej. Morze kwiatów i te jednak szczególne. Bliscy oraz tłumy przyjaciół, zarówno ze sfer artystycznych, jak i politycznych, przybyli na pogrzeb zmarłej 9 czerwca 2023 roku reżyserki i senatorki Barbary Borys-Damięckiej. W świeckiej ceremonii, która odbyła się na Powązkach Wojskowych w Warszawie, nie zabrakło kilku naprawdę wzruszających momentów. Ceremonia w cmentarnym domu pożegnań była podzielona na dwie części. Uroczystości pogrzebowe rozpoczął bardzo wzruszający moment. Grzegorz Damięcki, syn zmarłej, i jego trójka dzieci zapalili świece przed urną zmarłej. Część oficjalna i część rodzinna. W pierwszej, oficjalnej części przemawiali politycy, wspominając Barbarę Borys-Damięcką, która przez 16 lat była senatorką RP. W drugiej, prywatnej, siostrę wspominał młodszy brat Borys-Damięckiej, Józef Wanser. Odczytano także bardzo osobiste wspomnienie jednej z przyjaciółek zmarłej artystki. Gdy kończyła się ceremonia w miejscu pożegnań, zabrzmiał hasydzki nigan, czyli żydowska pieśń bez słów. Podobną melodię zagrano także przy złożeniu urny z prochami reżyserki do grobu. Morze białych kwiatów i nie tylko. Na grobie Barbary Borys-Damięckiej pojawiło się mnóstwo kwiatów, zwłaszcza białych róż. Złożono też wiele pięknych wieńców, między innymi od oficjeli, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i marszałka Senatu RP, profesor Tomasza Grodzkiego. Kwiaty z szarfami na grobie złożono w imieniu młodszego brata reżyserki. Napis na szarfie głosił: kochanej siostrze Basi, brat, bratowa i bratanek. Był też wieniec od rodziny Damięckich z napisem: żegnamy cię, Basiu. Zauważyliśmy także wiązankę od największej przyjaciółki Barbary Borys-Damięckiej, Ireny Dziewońskiej, żony Edwarda Dziewońskiego. Obie panie przyjaźniły się 50 lat. Syn zmarłej nie zabrał głosu na uroczystości, jednak prowadząca ceremonię odczytała podziękowania dla znajomych i polityków, którzy wspierali jego mamę w trudnych ostatnich miesiącach jej życia. Jednym z najbardziej wzruszających momentów pożegnania wybitnej artystki, która wyreżyserowała mnóstwo spektakli teatru telewizji, kabaretu starszych panów i program dla młodzieży 5 października 2015 roku, była chwila, gdy do grobu podeszła córeczka Grzegorza, 5-letnia Janina, i złożyła na mogile babci bukiet różowych różyczek. Swój bukiecik błękitnych chabrów, wyraźnie odcinających się od bieli morza róż, na grobie Barbary Borys-Damięckiej zostawiła Magdalena Schejbal, koleżanka Grzegorza z Teatru Ateneum.